Jesteśmy w takim jeszcze wciąż szczególnym okresie świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości. I myślę, że mamy obowiązek pamiętać o tych, którym tę wolność zawdzięczamy. Tak myślę o moim dziadku. Urodził się pod Kępnem, ale już jako nastolatek uczył się zawodu w samym Kępnie. W wieku 18 lat niestety został powołany do Wojska Pruskiego, przeszkolony i wysłany na front, wyobraźcie sobie, aż pod granicę francuską. I tam podczas działań I wojny światowej został ranny odłamkiem bomby lotniczej. Odesłano go do szpitala, ratując życie, a później dostał urlop zdrowotny i mógł wrócić na ten urlop do swojego rodzinnego miasta. Ale w tym czasie, moi drodzy, to już był rok 1918, pierwsza wojna światowa chyliła się już ku końcowi, ponieważ samych Prusach nastąpiła rewolucja i mój dziadek podjął bardzo słuszną decyzję, żeby nie wracać po urlopie do wojsk pruskich, tylko zapisać się do wojsk powstańczych, bo wtedy już tutaj na naszym terenie mówiło się o tym, że jest szansa na to, żeby Polska na nowo zaistniała na mapie świata, a Wielkopolska mogła wrócić w granice państwa polskiego. I jeśli mieliście historię, to wiecie, że to powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Było ono zwycięskie i dlatego my dzisiaj jesteśmy Polakami. I teraz mamy obowiązek do spełnienia wobec tych naszych przodków, którym tę wolność zawdzięczamy. Jestem jedną z 13 wnuków dziadka Władysława Domagały, najstarszą spośród nich mieszkającą w Kępnie. I uznałam, że ta setna rocznica, taka szczególna przecież, jest dobrą okazją, żeby z zachowanych dokumentów, które zostały po dziadku, ułożyć taki album dla praprawnuków, które są już na tym świecie. Kiedy podarowałam tym najmłodszym z rodziny ten fotoalbum, mogą oni, przeglądając, poznać losy swojego prapradziadka, powstańca. Tutaj już na pierwszej stronie jest jego zdjęcie, jak się domyślacie. A charakterystyczna wyklejka w tym fotoalbumie to własnoręcznie napisany życiorys przez dziadka na podstawie właśnie tego jego zapisu. Ja spisałam życiorys dziadka już według własnego pomysłu, jest zamieszczony. A tutaj po kolei mogę pokazywać zdjęciami kolejne losy.
mojego przodka. Nie zdążyłam powiedzieć, że urodził się 25 czerwca 1899 roku, a więc kiedy wybuchło Powstanie Wielkopolskie, ile miał lat? Powiedzmy, że 19. Kiedy miał 18 lat, powołano go do pruskiego wojska, a później, kiedy wybuchło powstanie, można mówić, że 19-letni młody człowiek podjął właściwą decyzję.